Dzień dobry wszystkim z tej strony Elin, jesteśmy dzisiaj w Forcie Pinta, jestem tu razem z Bridget. Oczywiście jestem też z Jogurtem, Elwirą i Manią, które oczywiście bardzo, bardzo pozdrawiam, i Lili, której tu nie ma, a jest na Tesie. No i tak, dzisiaj będziemy robić skarb Jamesa, czy tam Jamesa, poszukiwacza skarbów. To jest tak słodko, jest to prom, którego nie ma, w sensie on będzie zaraz. Jest ten konik, który gdzieś z daleka. I widać kucyki, i Arle, i w ogóle jest tak słodko, z wysokości wszystko lepiej widać. Dobra, ale my nie będziemy się tutaj obijać, idziemy robić kościory. Dobra, widzicie, już kupiłam sobie te spodenki. Kupiłam sobie te spodenki i no, powolutku kompletuję sobie ekwipunek. Tu mam przywiązanego konia. Tak, mam przywiązanego konia, ktoś jeszcze sobie konia przywiązał. Lorraine, bardzo ładnie. Dobra, więc biegniemy sobie tutaj pięknie, ładnie, filmania oczywiście. Pięknie, ładnie biegniemy sobie do Jamesa i... Stop, pr. James, poszukiwacz skarbów. Cześć Lilian, serwowałem któregoś dnia po JBay, nie eBay, JBay. I zrobiłem świetną transakcję. Prawdziwa mapa skarbów. Cóż... Przynajmniej jeden z czterech jej kawałków. Gdyby udało mi się zdobyć pozostałe trzy kawałki, mógłbym znaleźć skarb. Na pewno niesamowity. Były jeszcze dwie części na sprzedaż, ale udało mi się kupić tylko jedną. Ktoś z nickiem Kamerdyner01 kupił tą drugą. Jedyne co o nim wiem, to to, że też mieszka w Jorvik. Jeśli pomożesz mi znaleźć pozostałe części mapy, podzielę się z tobą skarbem. Co mówisz? Jeśli masz się w to zaangażować, to trzeba zacząć od sprawdzenia, kim jest Kamerdyner01 i spróbować zdobyć jego część mapy. No i mam teraz się zorientować, kim jest Kamerdyner01. A Kamerdyner01 jest oczywiście Kamerdynerem. To już jest Sherlock. Dobra. Napiszemy tutaj oczywiście czat. Dziewczynkom napiszemy, gdzie jedziemy. Lecimy do winnicy, czyli do centrum Miedzieckiego Srebrnej Polany. Więc niech tutaj się jedzie, a ja przy okazji skorzystam, napiję się mleka. Sorry, zachrapanie mojego pięknego pieska. Przyciął sobie komara. Oho, długo jedziemy, widzę. Długo jedziemy. Znowu jakieś lagi? Dobra, jesteśmy. Dostałam grupę. Od Astrid, no dobra. I Kamerdyner to chyba jest Kamerdyner. Ja nie wiem, wydaje mi się, że Kamerdyner. Jak nie, to mamy klopsa. Nie, no oczywiście, że Kamerdyner. Dobra, jesteśmy przy kamerdynerze. Hej, kamerdyner. Hej, kamerdyner 01. Tak, to ja. Skąd wiedziałaś? No, nie wiedziałam. Okej. Okay. No rozumiem, Lilian. Oczywiście, że możesz mieć mój kawałek mapy, ale wtedy chcę mój udział w skarbie. Planujemy przeskanować wszystkie książki w bibliotece, żeby udostępnić je każdemu na całym świecie. Niestety nie mamy na to pieniędzy, więc skarb bardzo by się przydał na ten cel, szczytny cel. Weź mój kawałek mapy i idź do Jamesa. Powiedz mu, że chcę udział w skarbie jako części umowy. No i lecimy do Jamesa z powrotem. Będziemy pisać, gdzie jesteśmy, żeby... Dziewczynki za nami biegały, jak chcą towarzyszyć w odcinku. Dobra. Jeśli wbiję poziom, to kupię już eku na konia. A jeśli nie wbiję poziomu, to i tak go wbiję. Muszę, bo chcę po prostu kupić już... Nie znalazłam żadnej fajnej bluzki, ale będę chciała kupić trójklubowy, bo jest pewna informacja, którą muszę wam wkrótce przekazać. Lilian jest w innym klubie już i już nikt mnie do klubów nie zaprasza. Co tak wolno? Z tym obrazem. Ale to wszystko w swoim czasie.
Pogłoski w ogóle krążą, że na rok szkolny ma być 400 Star Coins. Jestem bardzo ciekawa, czy zespół SSO będzie aż tak hojny. Jestem ciekawa. Siups. Dobra. No to lecimy do Jamesa. Och, daj spokój, Lilian. Obiecałaś udział w skarbie Kamerdynowi? Kamerdynowi? Nie wiesz, jak renegocjować. Nie renegocjować? Tak się nie robi. Masz umowę z kamerdynerem, więc podziel swoją część i daj mu jako mojego udział. No dobra. I teraz mamy oczywiście dalej. Zarwałem po Jorvik Pedi, kiedy cię nie było, Lilian. Mapa należała do znanego amerykańskiego poszukiwacza skarbów, Mississippi Jonesa. Jones umarł dawno temu, ale był poszukiwaczem przygód, który przybył do Jorvik pokolenie temu. Jego spadkobiercy nie mogli się zdecydować, jak podzielić skarb, więc podarli mapę na cztery kawałki i zatrzymali po alien, o jak nie zużyłam, po jednym, na szczęście, no po jednym, na szczęście, okej, okay, szczęście znalazłem ślad jego córki, Kalifornia, fajny ten, tak jest alien, California Jones, okej, okay. Jej grób gdzieś tu jest, ale nie mam pewności i gdzie, mówi się, że pochowano ją z widokiem na Fort Pinta, miasto, które tak kochała. Dobra, znajdź grób California Jones. California, to przeczytam. Powinien być gdzieś, gdzie jest piękny widok na Fort Pinta. I teraz mamy, słuchajcie, tutaj pięknie, ładnie. Co tu mamy? Dobra, nic nie będę czytać, bo nie wiem co jak i gdzie. Więc lecimy sobie, tutaj musimy sobie to znaleźć. To chyba jest gdzieś tutaj na mapce, nie jestem pewna, czy to jest akurat ten quest, bo dawno tego nie robiłam. Czy to jest tutaj? Nie wiem, czy to jest tutaj w tym murku. Nie ogarniam tego pewnie szczerze, bo tutaj powinien być... Ojojoj. Nie ma żadnych kropek pomarańczowych. No nie ma kropek. Co ja mam zrobić teraz, co? Dziewczyny teraz mną chodzą. Tu nic nie ma, bo to jeszcze nie jest ten quest, kiedy szuka się tych skałek. I tak dalej, i tak dalej, bo ja już tak dawno, dawno nie robiłam i nie pamiętam tego zupełnie. Słuchajcie, ja się tu rozejrzę. Będę wiedziała co i jak. Działa, za chwilkę wrócę. Nie, tu nic nie mam. Okej, więc to jest już tam, poszukałam, zobaczyłam, to jest tutaj, to jest przy kaplicy Doyla. Mamy tutaj oczywiście tutaj dziewczyny, które stoją nad grobem Kalifornii. No. Po prostu wiadomo, że zmarłym trzeba oddać hołd, nie powinniśmy się na koniach, ale to już, no powiedzmy, pomińmy to. No i tutaj oczywiście musimy sobie podejść do tego. To musi być grup California Jones. I mamy jeszcze jeden wyścig, wykrzyknik. Bukiet mleczy. Czy znam kogoś, który by mleczy? Może ta osoba pomoże mi znaleźć kolejny kawałek mapy. Zgaduję, że powinienem przynieść bukiet mleczy. Ktoś położył bukiet mleczy na grobie. Znajdź osobę, która to zrobiła. Wydaje mi się, że mlecze były gdzieś koło pani... Aha, tu jeszcze ten. Koło pani... No, ale jak będziecie mi wchodzić w ekran, to nie będzie fajnie. Dobra. Skąd pochodzą mlecze spełnione? I teraz musimy zobaczyć, gdzie, co my tu mamy w toku. Skąd pochodzą mlecze? Ktoś położył mlecze. Zobaczmy sobie, może tutaj mamy jakąś kropeczkę na czacie, na tym. Ohohohoho. Wydaje mi się, że to będzie chyba od pani
od pani Holdsworth, ale nie jestem pewna, więc... Mania się ustawia ładnie. Więc będziemy tutaj jechać do pani Holdsworth. Dobra, napisałam gdzie jestem. Więc pojedziemy do pani Holdsworth. Dobra, zobaczymy czy to będzie faktycznie tutaj. Tam na grupie dziewczynki coś piszą, ale ja nie będę teraz tego czytać. Bo kwestia, tutaj mamy ważniejsze kwestie na głowie. Mamy oczywiście kwestię wbijania poziomu. Jest pani Holdsworth, którą bardzo lubię. Hej Lilian, to są ładne mlecze. Tak, California Jones była moją babcią. O proszę. Kochałam mlecze, więc każdego roku kładę na jej grobie bukiet z nich. Stara część mapy? Myślę, że nie mogę jej mieć gdzieś w pudełku. Myślę, że mogę ją mieć gdzieś w pudełku. No i pokazałam tutaj mleczy, no nie ma sensu pokazać mleczy, no przecież tutaj nic jakby wielkiego się nie dzieje. Ależ przeciąg, za chwilkę będzie oknem czaskać niestety. Jasne, że możesz wziąć moją część mapy, ale oczywiście musisz podzielić się ze mną skarbem, gdy go znajdziesz. Mój udział zostanie przekazany na dom osieroconych źrebaków, bo źle słodko w Jorvik. Wszystkie te biedne źrebaczki, te bez matek, chlip. To moja część mapy. Upewnij się, że James wie o umowie. Dobra, musimy teraz wrócić do Jamesa. Ja tylko zamknę okno, bo będzie problem za chwilkę. Opsa. Pojedź. Użyj. Dobra, więc lecimy do FP. Z powrotem. Mamy część mapy oczywiście, to są przedmioty fabularne. Proszę bardzo. Dobra. Lecimy do Jamesa, Fort Pinta. Dobra. Tutaj nam Astyd bardzo towarzyszy, czyli jogurt. No, come on. Znowu już długo jedziemy, no. Nie wiem, co się z tym dzieje, tak nie było. Ojej. No i tak. Cała ta sprawa z tym Jamesem, mapą i tak dalej. No ja już mam 1/3 swojej połowy. No, a James jest strasznie pazerny, więc jakby on swojej połowy nie odda i nie podzieli się na jakieś tam części swoje. Więc trochę kiepsko z tym. Trochę mało tego będzie, jak tą połowę, 1/3 mam podzielić. Dobra, no i lecimy do Jamesa. Okej, okay, chodź tu pazderniaku. O czym myślisz, Lilian? Teraz pani Holdsworth też ma udział w skarbie? To też pójdzie z twojej części. Jak tak dalej będziesz robić, nic dla ciebie nie zostanie. No przynajmniej jestem dobrym człowiekiem. Dobra, teraz mamy to już na czas. Więc nic tutaj więcej nie zrobimy. Mamy już na czas. Oczami... co? Ostatni kawałek mapy. Tu mamy teraz tak, zbiegłe zwierzęta z ochrony i to właśnie teraz będziemy robić. Nie wiem, czy ten poziom szybko wbije niestety, więc ten ekwipunek chyba długo będzie na mnie czekał niestety. Dobra, mamy tutaj ochroniarza. Uwaga, tak ty tam, posłuchaj, grupa zwierząt uciekła ze sklepu zoologicznego, koty, psy, króliki i nie wiem co jeszcze. Wyglądasz na osobę kompetentną i mającą i mogącą poradzić sobie z tym trudnym zadaniem o niezwykłej wadze. Podejmujesz się zadania odzyskania wszystkich zwierząt, które uciekły w Forcie Pinta? Tak, podejmuję się. No i mam teraz znaleźć zwierzaczki. Aha, to już? Chciałam wam już szukać zwierzaczków. Dobra. Naprzód, w trakcie tej misji jesteś pod moimi rozkazami. Baczność. Dobrze, czyli mamy dodatkowe punkty do tego doświadczenia, bardzo ładnie. Uwaga, lubię kiedy rzeczy są zorganizowane i w odpowiednim porządku. Brakuje mi tego na co dzień, szkoda, że taka nie jestem.
Więc zrobimy to w sposób zorganizowany i poukładany. Zazdroszczę bardzo. Zrobiłem listek tego, co masz zrobić. Kaszel. Dobra, nieważne. Punkt pierwszy, znajdź szczeniaczki. Zginęło 5 szczeniaczków i mają się znaleźć, okej. Okay. Sprzedawca poinformował mnie, że szczenięta lubią ludzi, więc zacznij poszukiwania w pobliżu ludzi w Forcie Pinta. Odmaszerować! Dobrze, 15. No to lecimy szukać szczeniorków. Szczeniorki, kici. Kici. Tu coś mamy. Jest jeden. No, koń. Jeden szczeniorek jest. Ohohoho. Nie ma szczeniorka. Ohohoho. Gdzie te szczeniaki? O, to jest drugi. Siema pies. Jaki słodziakowy. Poziu. Machał ogonem. Jest słodki. Dziewczyny mu jeżdżą. Szukają szczeniaków. Jest nas parę, więc powinniście też ze szczeniaczki ogarnąć. O, przejechałam przez ławkę. Tu jest trzeci. Trzeci. Przydaje mi się, jest czwarty słodziaczek i tu może być piąty. Ohohohoho. Powiedzcie, że jest tu gdzieś piąty szczeniorek. Nie ma. No gdzie? Gdzie te psy są? Gdzie? Dobra, nie ma, nigdzie nie ma. Dobra. To może gdzieś tu przy zoologu będą. Tu nie widzę nic. Nie, tu żadnego nie widzę. No i teraz nie ma piątego szczeniaka, no standardowo, no. Standardowo zawsze nie ma piątego, no. Co ostatniego? Jak znajdę, to do was wrócę. Po prostu. Tu jesteś! Właśnie jechałam, jak wiecie, zakończyłam nagranie. I nagle, o, jest szczeniak. Dobra, no to lecimy do łochroniarza. Siema, łochroniarz. Okej. Okay. Melduj! Wszystkie szczeniaki odnalezione i policzone. Doskonała robota. Dobra, no to lecimy dalej. No, ale dziewczyny mi weszły w kamerkę, nieważne. Chrząknięcie. Tu się pisze ehem. Punkt drugi, znajdź króliki. 5 królików uciekło z ich klatek, muszą być odzyskane. Według informacji króliki lubią zieleninę i warzywa, więc najlepiej zacząć nasze poszukiwania tam, gdzie one rosną, w krzakach i innej roślinności. Marsz! Po królisie. Króliś, tuliś! Hehehehe. Dobra, więc będą gdzieś w zaroślach szamać, palić trawę. Więc gdzie ten króliś, tuliś? Tu jest jeden. No, łapaj się! Łapaj się, mówię się. No, kurde, serio? Gdzie moja myszka? Myszka. Ty myszki nie widzę. Ale działa. Moment, bo mam mały problem. Myszka się zbagowała. I już widzę myszkę. I tu jest gdzieś króliś tuliś. Brawo. Może tu gdzieś będzie jeszcze jakiś króliś tuliś? Chyba nie, ale zobaczmy. Aaa, stragan. Biegnijmy. Siups. No, siups mówię. Co za koń niepokorny. Psa, no. Ludzie, no przecież to jest jakieś chore. Co ja zrobiłam w ogóle? Gdzie ja jestem? Co ja patrzę? Wszyscy za mną.
Tylko on mi się bagował, nie wierzę, no. Zapało mnie drzewo i nie mogę wyjść, świetnie. Zaraz będę, ja pierwiaszczę.